wszystkim, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online. Dzisiaj zrobimy sobie, moi drodzy, dwie aktualizacje w jednym filmie. No cóż, dosyć pokrewne, bo i tu mamy Centrum Miedzieckie Srebrnej Polany. A więc tak, tydzień temu, 13 listopada, dodali nowe konie, witamy Norikera. To są takie drafty, nie? Z tego co wiedziałam, takie ciężkie dosyć konie. Po 900 Star Coins, jeden stoi w Murland, reszta w Centrum Jeździeckim. Na dworze, w winnicy. Co kto lubi. Widzę też tutaj fajny wpis dotyczący strony Star Sable. Jak wejdziemy sobie na nasze konto na stronie w przeglądarce, to możemy zobaczyć na przykład, kiedy założyliśmy konto. Dokładny dzień i rok, więc to jest super. I teraz podobno możemy zobaczyć jeszcze wszystkie swoje konie. I tak samo też chyba z datami kupienia. Bardzo możliwe. I przechodzimy sobie teraz do dzisiejszej aktualizacji, czyli odnowione centrum dla jeźdźców. Proszę bardzo, tylko dla graczy Star Rider. Nie wiem, czy dodali jakieś zadania. Tu piszą o jakichś zadaniach. Aha, dobra. Dobra, dobra. Mam jakieś zadanie, okej. Okay. Nowe zestawy, zwierzaki i fryzury. Koło emotikon, właśnie. Patrzcie, tutaj sobie klikamy, albo trójkę na klawiaturze. No, u mnie to akurat nie działa. Nie, moment. Działa. Tak, klikamy sobie tutaj. I mamy ukłon, mrugnięcie. No fajne takie, bo wiadomo w końcu, jakie to są emocje, nie? Wcześniej troszkę ciężko było to znaleźć. No, ale dobra. I w następnym tygodniu Centrum Jeździeckie to idealne miejsce na trening. I coś nam wymyślą. No, ale dobra. Zobaczmy sobie Norikera. Właśnie, kupiłam fryza, bo mają je usuwać, więc już sobie jednego kupiłam, w razie jakbym o nich zapomniała. Jezu, ten Justin biedny. Tu jest, a to ten fajny. Robcio. Pokaż się. Nie no, to jest taki pierwszy koń, ale jaki ma kłus super. Jejku. No tu troszkę przesadzili, pojechali troszkę. I ukłon ma. Ej no super. Bardzo ładny. Ej, kłus mi się podoba. Kłus ma fajny akurat. Nie, te duże głowy. No super jest, co prawda zobaczcie. On jest troszkę wyższy od kucyka, nie? To nie jest taki draft na przykład jak Shire. Tylko to jest taki troszeczkę cięższy koń. On jest nawet niższy od mojego fryza, albo nie. No takie coś jak fryzik. Bardzo ładny. Naprawdę. Myślałam, że będą większe. Ale dobra. Jedziemy do winnicy i zobaczymy sobie resztę tych koni. I przy okazji odnowioną winnicę, nie? Ja jeszcze nie widziałam. Starałam się pomijać wszelakie TikToki z zapowiedziami i ze spoilerami. Więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jestem bardzo ciekawa. Ojej. Gdzie te wszystkie jakie fajne drzewa. Ojejku. Ej, te drzewa mi się podobają akurat. Ej, nie no, drzewa super. Świetne są, takie troszkę, wiecie? Taki troszkę starszy klimat Star Stable. Takie właśnie mniej więcej tekstury tych drzew. Co prawda, no wiadomo, że wyglądają troszkę, nie wiem czy określenie lepiej to dobre określenie, ale wyglądają tak... No zobaczcie sobie na to drzewo, a to drzewo. No, no to jest świetne. Takie bardziej żółte. Fajne, fajne. Tutaj się akurat niedużo zmieniło. Jakieś korzonki sobie wystają, no no. Oh my gosh. Ale to jest ładnie teraz. Nie mam, jakąś stajnię, lążownik. Odnowione auto. Odnowione auto od podwózki.
Nie, ten budynek się na pewno. O, a co to jest? Ale fajne. Tu było coś podobnego chyba, nie? Było coś podobnego, ale ładne. Jejku, tu jest woda. Patrzcie. No. Ciekawe, jak teraz będą wyglądały te zadania, że na przykład sadzić te róże i inne kwiatki, nie? O kurde, stajnia nowa. No Ricker, a tu już wstawili? Tak, stajnia Ricker. To jest chyba Holender, a to jest... Sele? Chyba Sele. No, tu ktoś ma na Rickera. Ładne są, myślałam, że będą gorzej wyglądały, naprawdę. Jakie wejście, no proszę, proszę, ale duże się to teraz zrobiło. Ciekawe, jak wygląda dalej. Sklepy. No układ jest podobny. Ale jakie mamy ładne tutaj. Ojejku. To wygląda jak, wiecie, taka prestiżowa, taka milionowa po prostu winnica, nie? To nie jest byle co. Ogród? Ojejku, ciekawe, czy się ogród zmienił. Ja jestem ciekawa, czy się ogród zmienił, dobra, wiecie? Pomińmy sobie... Tu już jest ujeżdżalnia? To już jest ujeżdżalnia? Mój Boże! Tutaj jest ogród. Tak? Ej, bo ja się zgubiłam. Nie wiem, czy tutaj jest ten ogród, czy nie. Tutaj co jest? Dolina Złotych Wzgórz, no ale... Co to jest? Ej... To oni tu dużo tego terenu zrobili. Ja myślałam, że tylko samo centrum, nie? Samą winniczkę. A tu jest kawał mapy. Gdzie ten ogród? No nie, zgubiłam się. Gdzie jest ten ogród? Teraz i chyba w lewo. Dwór, dolina. Tutaj będzie ten ogród? Nie. Ej, gdzie jest ten ogród? Nie no, tutaj. Na pewno musi... Tak, jest. O, ogród, są wszyscy. Ej, no ślicznie tu jest. Jejku. No strasznie mi się podoba. Ale jak to jest blisko teraz w ogóle, nie? Wcześniej trzeba było wyjeżdżać, jakieś kręte drogi, kręte ścieżki. A tutaj macie rzut beretem teraz, nowi gracze. Będziecie robić zadania z ogrodem. Te drzewa mnie urzekły, naprawdę, są super. W takim właśnie starszym stylu. Oj, stajnię nową zrobili. A tu są te norikery. Aha, tutaj stoi ten kropek. Fajne. No jakie kropki. Ej, no, super są te konie. Myślałam, że będzie gorzej. Takie kropki, takie gniady. U. Karoderesz, proszę bardzo. Ładniutki. Ej, ale ten jest chyba najlepszy. No, no popatrzcie na niego. Jaki on jest cute. No patrzcie na niego, jaki on jest super. Tego bym chyba kupiła, wiecie? Jest taki urzekający. Chociaż ten też jest bardzo ciekawy. Nie, tego bym kupiła. No. Ten jest super. Dobra. Koniki obejrzane, 900 starcoins, troszkę dużo. Więc zobaczymy sobie, jak te zadania wyglądają teraz. Wiecie co? Jednak wam tego wszystkiego nie utnę. Zobaczcie na ten most. Mapa troszeczkę się zmieniła, tak? Dosłownie troszeczkę. Ale te drzewa... Te drzewa mnie urzekły, naprawdę. Jeśli... Mam pochwalić coś z takim naprawdę czystym sumieniem, to pochwalę te drzewa. Tak to wiecie, odnowili fajnie, znowu będę musiała się uczyć.
Tak, gdzie co jest, ale te drzewa. No, matko kochana, jak one mi się podobają. No, są super. Piszcie w ogóle, co myślicie. Gdzie to zadanie jest? U kogo w ogóle? Aha, u radnego miało być, dobra. Jezu, jak ja dawno nie robiłam zadań u radnego. No nie. Gdzie ten radny? Gdzieś na środku. Radny zawsze jest na środku miasta, nie? Radny, radny. O! I radny ma zawsze najlepszą chatę. Dobra. Skoro już tu jesteś, to może chcesz mi pomóc? Dziewczyny z Centrum Miejskiego Srebrnej Polany poprosiły mnie o zrobienie porządku. Na tej drodze. Podobno baronowa była ostatnio zestresowana. Chcę jej zrobić niespodziankę i posprzątać okolice Centrum Miejskiego Srebrnej Polany. Kim jest baronowa? Są zadania dla jejku. Droga do centrum już od jakiegoś czasu jest zaniedbana. Przejdź się i podnieś jak najwięcej śmieci. Otrzymasz za to oczywiście nagrodę. I co? Czyli oni mi dali zadania, żeby odblokować, tak? Jakby. Dobra. Odblokowujemy, moi drodzy, Srebrną Polanę. Centrum Miejskie Srebrnej Polany, Winnice, odblokowujemy na poziomie, moi drodzy, 25. Niedługo, 26, myślę. I jedziemy odblokować sobie winnicę. Bo czemu nie? O, tutaj też ktoś na jakimś drafcie jedzie. A to jest chyba Arden, bo takie duże. Dobra, śmieci jeszcze. I po drugiej stronie jeszcze śmieci. Boże, a ja zdjęć nie porobiłam, wiecie? Tych starszych terenów, ale na pewno mam tutaj zdjęcia właśnie z winnicy czy z czegoś, to mam akurat dużo zdjęć. No bierz. Tu wszystkie śmieci, Bumblebee, sprawdźmy, czy w centrum miejskim jest ktoś, kto pomoże nam się tego pozbyć. Nie mówcie, że będę jechała teraz. A dobra, możemy troszkę szybciej. Jaki tu jest wjazd, jaki tu jest widok. No po prostu. To jest mój klimat, nie? Ja tu już mogę zamieszkać. Naprawdę. Nawet nie to, że w stajni. Ja mogę przy tych drzewach zamieszkać. To ciebie wysłał radny do pomocy. Z drogi zniknęło już pełno śmieci. Fantastycznie. O, podoba mi się te. Skoro już tu jesteś, może chcesz mi pomóc? Praktycznie skończyłam w stajni, ale nie miałam czasu na sprawdzenie reszty okolic centrum miejskiego. Przyjedź się i zobacz, czy ktoś potrzebuje wsparcia, dobrze? Od razu mi się porobią zadania, moi drodzy. O, jest to ścieżka pioniera. Moment, gdzie ja jestem? Na poziomie 6. Daleko. Mam nowe auto. Ale tego Goodfriend'a dalej nie zrobili. Czym się wozisz, moja droga? Co to jest? Jakaś krzywa Toyota. SSO. No nie wiem, co to jest. No, jakaś taka. Nie wiem. Nie znam się za bardzo na samochodach. Ale ten znaczek troszkę mi przypomina Toyotę. Ale baronowa raczej się nie wozi Toyotą, nie? Sprzątanie mamy za sobą, nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, czy baronowej się to spodoba. Tak, baronowa zestresowana, super, super, ale te zadania są dobre, bo możemy sobie poznać nowy rozkład miejsc. To jest bardzo dobre. Wybieg wysprzątany, gotowy dla nowych jeźdźców. Ej, no naprawdę czuję się, jakbym sobie odblokowywała dopiero tą winnicę. Jest takie cute. Boże, jak mi brakowało takich zadań. Fajnie sobie tak wrócić. I aktualizacja, i mamy zadania takie fajne, no. W ogrodzie panuje lekki bałagan, prawdę mówiąc, ale przynajmniej nie ma tu śmieci. Oby baronowa była wyrozumiała. No, ogród to ogród, nie? Ogród musi być królewski. Gdzie mamy jeszcze jechać? Gdzie by ma. Aha, na ujeżdżalnię pewnie. Ja mogę sobie tu ho! Psnąć. Już nie trzeba z tych kurs latywać. Można to zrobić w normalny sposób. Wszystko jest gotowe w hali jeździeckiej. Nie mogę się doczekać, aż baronowa ją zobaczy.
Ciekawe. Aż dół jeszcze, ale nie mi tu kazali jechać. Oj, tu koniki też mają stajnie. Nie, to nie koniki. Mam, gdzie te konie stąd są? Może w tej drugiej stajni. No ale te drzewa. Jezu, jak mi się podobają te drzewa. Błagam, czy jest ktoś na sali, komu też tak strasznie spodobały się te drzewa? No są przepiękne moim zdaniem. Dziękuję, wszystko wygląda świetnie. Już? No dwa zadania? Dwa zadania? No wiecie co? Ja myślałam, że sobie porobię tutaj. A zróbmy sobie wyścig. Nie ma wyścigów? Halo, Paulin! Gdzie ty jesteś? Nie, coś tu jest, ale... Nie w tą stronę w ogóle. Moment, moment, moment. Nie, no nie w tą stronę. Ja się pogubiłam. Nie, no jest ta Paulin gdzieś tutaj. Maj. Gdzie te ścieki są? Nie, no to jest przecież ujeżdżalnia. Tak, to jest... Gdzie ten wybieg? Moment. Gdzie jest ten wybieg? Był ten wybieg przecież. Nie ma tego wybiegu na to working equitation. Czy to tu będzie ten wybieg teraz? Teraz zobaczymy. Jest ten... Jest Jelena. Dobra, dobra, dobra. Ale nie ma wyścigów z Paulin tych tutaj. Boże, ja się ich najeździłam. No nie. Zabrali moje wyścigi. Tutaj też jest odnowione. Wszystko odnowili. Jejku, kochany. Spadnę. Ale nie, no. Korzenie super. No dobrze to wygląda, naprawdę. Jestem w szoku. Aż sobie muszę zdjęcia porobić. Teraz mi ten koń tutaj nie pasuje w ogóle. Halo, bo ja chcę się stąd wydostać. O, dziękuję bardzo. No. No ja jestem zadowolona, naprawdę. To jest chyba pierwsza aktualizacja terenu, która mi się tak bardzo spodobała. No może głuche lasy też jest okej. Okay. Są bardzo ładne, ale te drzewa tutaj... Te drzewa, ten klimacik, no to wygląda... Wygląda naprawdę porządnie. Nie, jestem zadowolona. Nie wiem jak wy, pewnie mówię to przy każdej aktualizacji terenu. Choć srebrna polana... wyszła... Jak wyszła? Farma Steve'a też, ale tu... No super. Dobra. A więc moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć!